Jestem w tej chwili w Dębinie koło Ustki i jest ze mną Ewa Lemke, dyplomantka Akademii Fotooko. Spotkaliśmy się tutaj przy okazji pleneru fotograficznego. Jeszcze przed chwilą był zachód słońca. W tej chwili mamy zmierzch. Jest dość ciemno tutaj. Tematem naszej rozmowy nie będzie plener, ale właśnie dyplom Ewy w Akademii Fotooko. Ewa, życie przyniosło Ci dramatyczny temat. Możesz opowiedzieć, co Ci się takiego przydarzyło? No tą historię zapewne wszyscy, no nie, może nie wszyscy, ale większość słuchaczy Akademii Fotooko i słuchaczy oraz oglądających Red Focus na pewno zna. W 2011 roku zachorowałam bardzo poważnie, stąd moje dramatyczne przeżycia i dlatego miałam pomysł właśnie w Akademii Fotooko, żeby z tego zrobić pracę dyplomową. Twoją pracą dyplomową była księga, fotoksiążka, która była dość estetyczna, nie było tam zbyt dużo zdjęć, ale wyrażała właśnie co? Wyrażała odczucia z jakby człowieka, który nie poddał się chorobie i zwyciężył. Możesz powiedzieć o samej pomyśle i samych zdjęciach, jakie były okoliczności powstania tych zdjęć? Okoliczności były takie, że ja tą pracę, te zdjęcia miałam ułożone w głowie od samego początku. Zapisując się do Akademii Fotooko, ja wiedziałam, że ja będę chciała właśnie z tej historii, z tego, co się mi przytrafiło, przydarzyło, będę chciała zrobić pracę dyplomową, żeby pokazać ludziom, że aż z tak tragicznego nieszczęścia można w późniejszym czasie zrobić coś dobrego i dać nadzieję dla innych osób. Wiadomo, że teraz praktycznie nowotwory i taka choroba jak rak jest spotykana na co dzień. Co chwilę się spotykamy z tym, ponieważ chorują nasi bliscy. Niektórzy się poddają, nie walczą do końca i są to naprawdę dramatyczne przeżycia. Ja z kolei, wydaje mi się, że miałam dużo szczęścia i tak samo nie poddałam się. Wiedziałam, że muszę walczyć. Słowa, które mnie zmotywowały, idąc do szpitala, lekarze postawili mi twardą diagnozę, nowotwór mózgu. Idąc do szpitala, przyjechała do mnie moja najbliższa rodzina. Wszyscy się bardzo martwili. Moja teściowa na przykład, ona płakała. Ona miała dosłownie łzy w oczach, jak ona widziała, jak ja wychodzę do tego szpitala i mówi do mnie, objęła mnie, przytuliła, mówi: idź, idź dziewczyno, idź, walcz, walcz o siebie, walcz o życie, ty masz dla kogo żyć. I te słowa, które ona mi wówczas powiedziała, cały czas towarzyszyły mi w tym szpitalu. To był ogromny dla mnie strach. Ja bałam się bardzo tej operacji, bo operacja była bardzo trudna. I ja nie wiedziałam, czy ja się obudzę po tej narkozie, czy ja się nie obudzę, prawda? Ale tak jak właśnie ona mi powiedziała te słowa i ja sobie tak je wzięłam do serca, poszłam do tego szpitala już z takim właśnie nastawieniem, że ja dam radę, że ja wyjdę z tego, prawda? I tak się stało. Tak się stało być może też dlatego, że miałam bardzo dobrą opiekę medyczną w szpitalu. Miałam doskonałych fachowców, najlepszych prawie fachowców na świecie, którzy robią na co dzień takie operacje. Ja zaufałam tym ludziom i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, że im zaufałam, a oni uratowali mi życie, prawda? Po tej chorobie, jak właśnie miałam tą pracę dyplomową w głowie, to było też był też taki moment, że ja sobie pomyślałam wówczas, jeżeli ja zrobię ten dyplom i to będzie faktycznie taka fotoksiążka opracowana bardzo estetycznie, chciałam taką książkę właśnie podarować temu szpitalowi tam, gdzie byłam leczona, gdzie byłam operowana i mojemu neurochirurgowi też chciałam właśnie
podziękowaniu wręczyć taką, tą moją pracę dyplomową. Same zdjęcia, ja przynajmniej tak myślę, być może widz nie za bardzo by wiedział, o co tu chodzi. To znaczy tak, chodziło o zmysły. Jeżeli te zdjęcia miały obrazować zmysły, to one obrazowały te zmysły, bo ponieważ każde jedno ujęcie odnosiło się do któregoś zmysłu. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze coś więcej. Ja chciałam powiedzieć właśnie to, co ja wówczas czułam, co ja miałam w głowie, to, co ja miałam w środku. To były tak zwane moje myśli przelane na papier. Ja się wczułam w ten moment właśnie zaraz po tej operacji, jak ja to wszystko odczuwałam i dlatego ja postanowiłam jeszcze napisać parę słów w formie wierszowanej, żeby przybliżyć tego widza właśnie do tego dramatu, który przeżyłam, prawda? Żeby jeszcze bardziej to zobrazować i jeszcze bardziej uświadomić, o co właściwie w tym wszystkim chodziło, bo tu nie chodziło tylko o te same zmysły, tu chodziło o to, żebym się oczyściła z tego ciężaru, który miałam cały czas w sercu i na duszy, prawda? Bo ponieważ po takich przeżyciach ciężko jest dojść do równowagi psychicznej i emocjonalnej, nie? Przede wszystkim ten strach, cały czas towarzyszył mi ten strach, który ja opisuję, bo ja się ciągle wtedy bałam. Dopiero wówczas, jak już zrobiłam tą pracę dyplomową, wtedy tak jakbym się oczyściła z tego lęku, z tego strachu i od tamtej pory ja praktycznie myślami w ogóle nie wracam do tego tematu, myślami nie wracam do choroby, nie boję się spojrzeć w przyszłość. Ja się cieszę na przyszłość, ja żyję pełnią życia, dlatego że mam rodzinę, mam kochające osoby wokół mnie, wiem, że mnie kochają, że się troszczą o mnie, że jestem im potrzebna, prawda? I drugi taki atut, taki motor, który mnie napędza do tego życia, to jest właśnie fotografia. Może to się komuś wydać śmieszne, nie? Ale ja pokochałam fotografię, ja kocham fotografię i ja nie potrafię bez fotografii żyć w tym momencie. Czyli wykonując tę pracę, dokonało się jakby w twoim wnętrzu tego rodzaju katarzys, prawda? Zgadza się. Zgadza się. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. To jakoś przyszło intuicyjnie, prawda? Ja na ten temat nie czytałam żadnych książek, też nie oglądałam żadnych takich zdjęć obrazujących właśnie tą przemianę, nie? To takie oczyszczenie się artystyczne, jak to się mówi. Absolutnie nie. Po prostu ja tego potrzebowałam i to wyszło z głębi serca ode mnie. Nie wiem, czy wiesz, ale już stałaś się w zasadzie natchnieniem dla jeszcze jednej absolwentki Akademii Fotoko, Eli, która też rozmawiałem z nią, przeprowadzałem wywiad, właśnie wskazała na twoją osobę, twoją historię, która jakby natchnęła ją i spowodowała, że ona również pozbyła się pewnego ciężaru życiowego, czy uwolniła się od pewnych przeżyć. Tak więc twoja praca i twoje dzieło już w tej chwili działa. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Jest mi bardzo miło. Ja sobie właśnie wtedy myślałam, robiąc tą pracę dyplomową, jeżeli te moje przeżycia, jeżeli to, co ja opiszę i ta cała praca będzie w stanie pomóc komukolwiek, chociażby jednej osobie, to ja będę bardzo szczęśliwym człowiekiem. To się już stało i myślę, że będziesz natchnieniem dla wielu osób, żeby po prostu się nie poddawać, żeby również realizować swoją pasję i przeciwstawić się wszystkim tym złym historiom, które się po prostu człowiekowi w życiu przydarzają. Zgadza się jak najbardziej. Po prostu trzeba być twardym. Mhm. Trzeba być twardym, jak to się mówi, jak takie dramatyczne przeżycia dosięgają człowieka, trzeba wstać, walczyć i iść dalej, bo innego wyjścia nie ma po prostu. Ewa, długo czekałem właśnie na ten moment, bo mam tutaj ze sobą dyplom, który za sekundkę ci wręczę. Niech właśnie ten dyplom w postaci fizycznie
papierowej takiej wersji będzie totalnie jakby zamknięciem tej historii i niech ona stanie się natchnieniem dla wielu i postaram się również ogłosić tę historię, żeby tak dokładnie było. Ja bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Zwyciężyłaś podwójnie, zwyciężyłaś po prostu jako osoba, która zmagała się z śmiertelną chorobą. No i wykonałaś kawał bardzo dobrej pracy, która na pewno będzie procentować i będzie działać, będzie po dobro będzie się rozchodzić. Także gratuluję Ci, dziękuję Ci, że byłaś przez ten rok, że również stałaś się takim już w tej chwili dla innych studentów podobno. No i właśnie to jest właśnie zwieńczenie, także dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Dziękuję pięknie. Dziękuję nawzajem, dziękuję ślicznie.